Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Mass Effect Andromeda. I witamy dalej na Tempeście. Cudownie. Ale lecimy już z misją główną. W końcu. Pewnie niektórzy się ucieszą. Także let's go. Musimy wrócić na... Nie na Eos. Właśnie, jak to było? Nie, to jest strefa lądowania. Widok systemu. Chcę... skanowanie sobie na razie odpuścimy. Bo nie chcę tego robić na tych głównych let's playach. Erikson. Tu mam, tak? Tu jest Nexus, dobra. To let's go, wracamy na Nexusa. Przy okazji może jakieś zadanie oddamy. Takie poboczne. Familiar territory. The Nexus has been here for months. Still not enough time to survey it all. I'm picking up something. Dobra, pominiemy to. Tak, wracamy do Nexusa. Dokujemy. Tak, chcę. Ale ten Nexus faktycznie wygląda bardzo podobnie do Cytadeli. I też jest naszym takim punktem wyjściowym. Trochę. Więc w sumie wszystko się zgadza. Pathfinder, is it true? We're settling Eos. We've thought that before. But Eos is different now, right? Pathfinder. All right, settle down. Give him space. Lieutenant Syax, Kendros's aide. They all wanted to see you. Real hope again. It's been a while. Okay. Wow. To był dzień na zabawę. Robię co do mnie należy. They've got a Pathfinder again. This is what we do. And you've done it splendidly. Professor Herrick, right? What you achieved with that remnant vault is unprecedented, Pathfinder. Impossible. Ha. But with new scientific talent waking up, we'll unravel those mysteries. The whole Nexus will benefit. To dowód naszej odporności. Placówka ma dobrego przywódcę. August Bradley will oversee that. He's the new mayor. Bradley. I know him. Seems like a good man. Well, what are you waiting for? There's a new world out there. Thank you, Ryder. Ach, ale są mi wszyscy wdzięczni. Ja nie wiem. Szaleństwo. Dobra. Może zróbmy mapę. Tak będzie łatwiej. Albo i nie łatwiej. Nie to. Jak zmienić... A, poziom. Tu mamy centrum operacyjne. Jest jakaś osoba z zadaniem? Czy... Co to właściwie jest? Oh my gosh. Właśnie, miałam to... Dobra, to może na razie zostawmy kwestię zadań dodatkowych. Zrobimy je... Znaczy zrobię je poza jakby tymi głównymi nagraniami. Wow. Nie
Tylko pewnie tu trzeba będzie jeszcze też z czasem pogadać z różnymi ludźmi w ogóle. Dobra, najpierw do centrum operacyjnego, tak czy siak musimy iść. Construction and repairs continue on various parts of the Nexus. Authorities have no word on completion and remind visitors to avoid affected areas. This is HNS. Teraz pytanie, do czego mnie to prowadzi? Aha, do tego Tana, tak? No w sumie z tym pierwszym mordercą moglibyśmy załatwić, kurczę, bo zrobiłam to zadanie właśnie ostatnio. Moglibyśmy już to zakończyć, tak mi się wydaje. Więc pogadajmy może. I hear you went down to EOS. Did you find anything to help my case? You're a liar. The chief's Omnitool recorded you over the body, admitting to killing him. What? Wait, that's not... What are you trying to pull? Sam, playback. Sorry, old friend. Had to do it. I'm not dying on this rock. Well, shit. Guess my fate is sealed. Except that your shot missed. A Keplast to the back killed Reynolds. Are you serious? I'm innocent. What a stroke of luck. The conviction will have to be overturned. The sentence thrown out. Tak, niby z jednej strony jest niewinny, ale z drugiej, no, tak niekoniecznie. I'm going to tan, and I might have a different opinion. You did try to cover it all up. Look, I'm sorry I lied, but if my shot missed, I'm innocent, plain and simple. We'll see about that. Dobra, i tak będziemy musieli pogadać z Tanem, więc w sumie możemy to załatwić wszystko razem. Dobra, let's go do tego dziwnego pana Tana. Pathfinder, do you have just a minute? Matko, no. Ryder, isn't it? Kerry Tvesa, freelance vidmaker. This is Hakim, my producer. I could use your help. What are you looking for? Director Tans asked for an uplifting documentary on the initiative. Aha. Translation, paint rainbows over our problems. But tak. Our problems are history. People deserve the truth, not propaganda. Wow, nie spodziewałam się, że to może powiedzieć. Prawda może ich przestraszyć, ty się tym pasjonujesz. Matko, ja tu wszystkich muszę tak... Mam takie serduszka puszczać. To bardzo szlachetne. It takes integrity to record the truth and nothing but. Well, I do my best. And you could help me out. The heart of my documentary will be an interview series. I was hoping you'd take part. I want the dirt and blood of our story, not the convenient fairy tale Tan's looking for. Interested? No właśnie, czy to nie wkurzy Tana? He don't mind treading on the initiative director's toes? What would he do? Pull funding we don't have? I'm game if you are. Okej, dobra. Okay, interview away. Let's start at home. 14 months and the Nexus still isn't finished. Arcs are missing, we have people in exile. By any standard, this wasn't the plan. Our leadership describes these as anticipated issues. Would you agree? Matko, że to spodziewany problem. We still have to fix them. Everyone, leaders included, needs to pitch in. Let's be honest about these challenges and how we're going to face them. Nice. Won't make you popular with the leaders, but it's good to hear. Bandwidth means I'm transmitting in short bursts, so that's all for now. But you can bet I'll have more questions later. Ojeju. You were great. I'll get to work editing. Ojeju. Ale sobie nagrabię. Ale sobie nagrabię. Hello again.
Hello. Director Tan is expecting you. Last time I was here, this was a storage closet. Pathfinder Hall just needed a Pathfinder to open. We're still getting the commons area ready. Hydroponics is only at partial capacity. Not good enough. We don't have enough people. My workers need a break, Tan. I sympathize, but not until our survival is no longer at risk. Now please excuse me while I meet with our Pathfinder. Hey, Ryder. Addison told me about the outpost. You're the hero of the hour. No cóż, owszem, przed nami jeszcze wiele pracy. Let's hold off on the celebration. We haven't found home yet. Oh, there's no need for modesty. Success affords leverage over those who doubted you. And you're my best friend. A patron. One who shares your vision of a prosperous future. You don't know me. Due respect, Director Tan, but you don't know me. Oh, I think I do. Your ingenuity speaks for itself, Ryder. Deciphering the vault, alien terraforming. It's not how we imagined all this, but a good Pathfinder improvises. And a great one hangs it on the wall. Nie. Ja się niczym nie chwalę. Yours are the first trophies to grace Pathfinder Hall. You're a symbol now, Ryder. A reason for people to believe. Ale ja się boję. Nie wiem, czy to chwalenie się jest takim dobrym pomysłem. It wouldn't have been possible without my crew. They're a talented bunch. But you're their beacon. Careful. You'll end up adopting you, Ryder. Właśnie. Ah, my staff. Colleagues, you wouldn't be looking to cut us out, would you, Tan? I remind you, I am the director of the initiative. Acting director. Matko, wszystkie opinie są ważne. Ten Tan się za bardzo rządzi. This isn't the time for arguing over who gets to be king. Too much is at stake. We should be cooperating. That's what I've been saying since we arrived. Then I look forward to winning our Pathfinder's support. I have concerns about your decision on Eos, Ryder. An outpost full of scientists won't do as much good if the Ket attack. But it will help support the Nexus. Improved research could help feed our people. And we could argue about it all day long, as we always do. The decision was made. Now we move on. What is your plan for moving on, Ryder? We have a lead on the terraforming network. I need to take the Tempest deeper into the sector to investigate. If the other Golden Worlds are where they should be, this could get us closer to them. Careful. The Ket are scouring the cluster for remnant technology. You'll end up in a fight, for sure. You might also run into exiles. They didn't leave the Nexus on good terms. And we still need more outposts. They're important to expanding the station. Though with Ark still missing, this could be a chance for Ryder to search for them. Yes, I think that's best. You have my permission. Nie potrzebuję pozwolenia. No dobra, niech będzie. Thank you, Director. I'll get on it. May you light the torch that finds the path. Pathfinder. Ugh. Right. Wyszło ciekawe rzeczy. Okej, dobra. Zobaczmy nasz dziennik. Ścieżka nadziei. Udaj się do układu Onaon. Okej, dobra. Ryder, this is Harry, back on the Ark. Go ahead. We may have found a way to talk to your brother, sort of. Drop by when you can. Hyperion Medbay. Will do. Nasz braciszek, czyżby się wybudzał? Pathfinder, we are to contact Director Addison as soon as possible. Right. She had something that could help with our job. Co to? Z pełną powagi dumą wspominamy tych, którzy oddali życie w służbie eksploracji i odkryć. Jeszcze... O, Cora, cześć. SSV Normandia SR2! Spadaj. Zdobyty potajemnie model statku SSV Normandia SR2, prototypowej niewykrywalnej fregaty skonstruowanej na bazie planów przymierza układów i hierarchii Turian. O. Ekstra. A to?
Nie, tego nie znam. Okej, dużo rzeczy tu do badania będzie też. Gdzie jest... Kurde, wzłaś z kanapy. Gdzie jest ten cały tan? O, tutaj. Muszę jeszcze z tobą pogadać. Ryder, you're off to a promising start. I meant what I said. You are a symbol now of hope that things will get better. Though I worry about this terraforming network. What do we really know about it? It's like nothing we've ever seen. It's clear somebody had big plans for this cluster. But who? Not sure yet, but at least we're on the trail. Did you have some other business? Tak. Oskarżenie Nilkana. Director, I checked out that murder. Nilkin didn't do it, but there's proof that he meant to. This is unfortunate. We're trying to give the people a sense of stability, leadership they think they can count on. And we're setting precedent for justice here in Andromeda. Now this, a convicted murderer who didn't commit the murder. No właśnie. To jest trochę takie. Wiem, jak to jest. Sprawiedliwość jest skomplikowana. These things are almost never black and white. I know. If we suppress the evidence and uphold the conviction, we're banishing a man for a crime he technically didn't commit. If we throw the conviction out, we're freeing a man who tried to take matters into his own hands, then covered it up. Your investigation complicated this. You should take responsibility for the outcome. Do we still exile him for murder? Oh, matko. Super, świetnie. Wolałabym nie decydować, ale jeśli już muszę, to raczej bym była za tym, żeby go wygnać. Głównie ze względu na to, że może zawsze teraz próbować komuś wbić nóż w plecy, będąc tutaj, i będzie myślał, że tu mu ujdzie na sucho, bo będzie próbował to zatuszować, więc... raczej byłabym za tym. No, oczywiście nikt nie będzie z tego powodu zadowolony, no, ale życie. Albo możemy go wypuścić, no, ale no, to wtedy ryzyko istnieje, że kogoś nam tutaj jeszcze pozabija. Albo coś, nie wiem. Dobra. He intended to kill the chief. He pulled the trigger. Believed he'd done it. Banish him. Agreed. Sometimes we must rule with our hearts. I hope my conscience will be as clear as yours seems to be. Moje nie jest spokojne, hej. Moje nie jest spokojne, tylko po prostu no coś trzeba zrobić, tak? Dobra. Okej. Co teraz? Co za... Aha, mam... porozmawiać z Addison. Dobra, to jeszcze pogadamy z Addison w takim razie. Może tu coś jeszcze ciekawego się odnajdzie? A, bo to jest ten... ta sekretarka, sekretarek? Nie wiem, jak on go nazywa. Gdzie ona jest na mapie? Tutaj. A, tu jest ta Kerry. Vladimir Blecka. Dobra, cześć. You've shaken things up, Pathfinder. My department actually has colonial affairs to direct. And you have new tools to help grow the initiative. AVP, ready for spending. Nie jestem księgową. I'll do the exploring. Don't you have someone else to track the numbers? Get off your perch. This is where numbers become lives. You and your team are out there making Andromeda viable. That empowers all of us. Hit a threshold. A new cryo group can be brought out. Want more focus on research, like on Prodromos? That's your call. Brecker will introduce the interface and handle minutia. All you need to do is decide what life in Andromeda means. No pressure. No tak, nie wcale. Bardzo jest zabawne. Bardzo śmieszne.
tak bardzo się na tym znam. I am Cryo Deployment Administrator Vladimir Breka, C63 Galati. Your first task is to decide irrevocably the course of every life in the initiative. You're kidding? Yes, of course. But now you respect what we're doing. Andromeda viability and Nexus thresholds are your tools, your reward, and our future. How can I help? Matko, nie znam się na tym. O co chodzi? What's the rundown on AVP? Much of the preparation in the Milky Way was determining how to measure success. Thresholds are about capacity, but this is about cost, what we can actually afford to support. Points aren't the most elegant system, but it makes it clear. The more you earn, the more we can deploy. Aha. Im więcej zdobędziesz, to więcej możemy rozlokować. Czy to chodzi o multiplayer tutaj? Kurczę, nie wiem. Nie wiem, jak mam to rozumieć. How are you measuring thresholds? It's based on resource estimates and general stability, a metric of acceptable scope and risk. To wszystko jest za mądre dla mnie. The greater capacity we can accommodate, the more the initiative can do for you. Simplest explanation? The more you do, the more room we have to grow. So I decide what groups to wake up. Won't everyone be out eventually? Absolutely, but there's an order to things, a lines of support. You can't deploy an omelet without first deploying eggs, and eggs won't get you steak. People and how all our lives begin. Wracam na początek. All right, Breka, where do I start? The interface is active and will respond only to a Pathfinder. It's ready for your first selection. You may begin shaping the initiative at your leisure. Okej. Okay. O matko. Już czuję tu jakieś dziwne rzeczy. Ojej. Punkty kapsuł kryogenicznych. 1. Kapsuły naukowe, kapsuły wojskowe i handlowe. Oh my gosh. Technicy laboratoryjni, działania wydobywcze. Technicy pomagają zespołom naukowym Nexusa analizować dane z Heliosa z większą wydajnością. Nexus alokuje zasoby, które posłużą do zbudowania stacji wydobywczych w całym Heliosie. O, tu są te taktyki Apex. Aha. Żeby drużyna pionierska zawsze była dobrze wyposażona. Grupy łowców. O matko, nie wiem, co ja mam tu ładować. Powiązania w szarej strefie. Dobra, może na razie po prostu polecimy po kolei. Też. Ujawnia ukryte składy wokół założonych na stacji przesyłowy. Otrzymuj materiały technologiczne w regularnych odstępach czasu. Materiały biologiczne. Dobra, weźmy to. Nie wiem. Tak. Ze skanu dostawę materiałów technologicznych. Okej. Skomplikowane to wszystko, jak na razie mi się wydaje. Okej, okay, dobra. Czekajcie, ja bym zajrzała do naszego brata. Nie chcę tego. Na Nexusie. Porozmawiać z nią w laboratoriach technicznych. Ale to jest ona w sensie.
Nie, to są zadania jakieś inne. No to chyba to. Wiem, że miałam zadań dodatkowych nie robić, ale chcę tego brata naszego wybudzić. Nieszczęsnego. Gdzie ona jest na tej mapie? Gdzieś niżej. Okej, musimy wrócić. Ja bym tutaj jeszcze ogólnie poszperała trochę na tym Nexusie. Czy jakieś zadania tutaj nie zrobić. Dział kryogeniki. Ale to... Zgubiłam się. Tak bardzo się zgubiłam. Może tu chodzi o to, żebym tędy szła? No tu jest. Jakoś. Oh my god. Jak ja mam tam wejść? Co? Co? Wściekła kobieta. It's you. You, Pathfinder. I have a word or two for you. Aha. Is there a problem? Your father is my problem. He's everyone's problem. We're all paying for Alec Ryder's ego. He preyed on Jean Garson's trusting nature and bulldozed us to this godforsaken place. Now she's dead, and we'll all soon follow. Okay, super. Hey, my dad died for this dream. He was trying to fix things for all of us. Some dream. He fixed us all right. Go to hell, Pathfinder. Urocze. Bardzo miło. No i to nie jest tu. Jak ja mam tu dojść? Nie rozumiem tego. No bo to jest w ogóle w drugą stronę. Matko. To jest chyba na wyższym piętrze. Nie mam tam wejść. No tu jest Liam. Nie, tu jest Sam. Aha, tu jest to miejsce. Może co oni tu ćwiczą? Ja stąd przyszłam przecież. To miałam się stamtąd nie ruszać. Aha! Jest inny przycisk do... O Boże. Jest inny przycisk do tego. Matko! Nie widziałam. Nie widzę, jak one są takie malutkie, te przyciski. To jest takie frustrujące. Okej.
I co, i znowu źle? Nie ogarniam tego. Dobra, ale jesteśmy w dziale Krogniki, gdzie chciałam być, więc... Chcę tego naszego braciszka ogarnąć. Pathfinder, I'm Nigel McCoy. Just got out of cryo. Welcome to Andromeda, Nigel. Thank you. It's bittersweet, though. My little brother Dash was stationed on the Nexus. I just learned he died on Eos, trying to start a settlement. Przykro mi. That's awful. I'm sorry, Nigel. Yeah. We were gonna start families out here together. I have a pendant our father wore. Dash had its match. Will you reunite them? Of course. In his digital journal, he mentioned a spot on Eos where he'd go to think. If you could leave the pendant there. Okej, postaram się. Miarę możliwości. Tu jest doktor. Ktoś tu jeszcze miał zadanie dla mnie? Harry, what's happening with Scott? Well, we got him out of the pod. I don't want to get your hopes up, but Sam managed to find him, you might say. I don't follow. Well, he's still in a coma, but he also has an implant like yours, and Sam managed to access it. He's made contact. Okay. I wouldn't think that's even possible. You and me both, but Sam, well, I guess supercomputers have a different view of things. Though in a coma, Scott's mental processes remain intact. So is he okay? You can ask him yourself. A moment while I establish a link with his Wow! Mogę porozmawiać z nim w jego myślach? Ekstra. Scott? Can you hear me? Is that you, sis? I don't understand. What's happening? There was a problem with your stasis pod. You're in a coma on the Hyperion. Do you understand? Wow, really? How are you? No, Sam linked into your implant. They say you're stable. You're safe and sound in the medbay. Guess I'll take your word for it. I can't feel anything, but I still hear you. Is Dad okay? O, kurczę. No dobra, nie będziemy go okłamywać. I'm not sure how to say this, but he's dead, Scott. What? There was an accident. What do you mean? Accident? How? I mean, Dad. I know. It was all very sudden. Nothing anyone could do. I don't believe it. I'm sure he'd want to be here now. Did we at least find home? Dad kept talking about how amazing it would be. Ale go zaatakuje z złymi wiadomościami. Jestem wredną siostrą. There's been some complications. The Golden Worlds didn't exactly deliver. I don't understand. I thought... Scott? This is all wrong. This is a nightmare. Scott, it's okay. I didn't mean to. His pulse rate is increasing rapidly. I don't feel well. Chyba nie zrobiłam tego zbyt dobrze. That's enough for now. He needs to rest. Oops. Scott. No tak, nie byłam najlepszą siostrą. Okej. Okay. Ale przynajmniej żyję. Czy ktoś ma jeszcze dla mnie zadanie? Mi się wydawało, że coś mi się tu świeciło. No odczep ta się z tym. Tak, tu się coś mi świeciło. Co to jest? I gdzie to jest przede wszystkim?
Tam. A, tu. Jakiś koleś. Oi, Pathfinder. Today has not been a good day. Where's that? A large shipment of medical supplies intended for Prodromus was intercepted by those damned exiles. Scouts confirmed they've divvied the supplies up among their own outposts. Okay, zajmę się tym. I'll see what I can do about reclaiming them. That would be great. Thanks. Maybe when you come across them assholes, you can rectify all this. Dobrze. Myślę, że jeszcze ogólnie trzeba będzie się przejść po tych wszystkich miejscówkach i zrobić rekonesans zadaniowy. Zwłaszcza, że tu parę rzeczy jeszcze trzeba będzie ogarnąć. Ale myślę, że to już poza nagraniem. A na nagraniu zajmiemy się głównym zadaniem. Czyli tutaj, tą ścieżką nadziei. To jeszcze trzeba będzie zrobić masę zadań pobocznych jest, więc no, będzie tutaj dużo roboty. Na razie i tak ten główny let's play jest strasznie przegadany, ale widzicie, tak wiele tu się dzieje, tak wiele rzeczy, tak wiele wątków różnych poruszanych. Ta gra będzie masakrycznie długa z wszystkimi jeszcze dodatkowymi rzeczami, które tutaj można robić. I to jest trochę przerażające, biorąc pod uwagę, że właśnie to nagrywam. Więc musimy to jakoś poskracać w miarę możliwości. No, ale zobaczymy. W każdym razie z kotem nie zajęłam się z najlepiej. Jestem ciekawa. Ale jakby była delikatniejsza i go kłamała, to później i tak się na mnie wkurzył, że mu nie powiedziałam czy coś, więc w sumie... Jestem ciekawa w sumie, czy on się obudzi kiedyś. Nie no, chyba powinien, bo on na trailerach był, z tego co pamiętam. Więc... No nic, zobaczymy. Dobra, na razie to tyle. Dzięki bardzo za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z Andromedy. No to cześć!